nasz wóz ogólnie ruszał się non-stop. Właśnie, że on się chciał przemieszczać. On się ruszał. Dominik pchał za tylny błotnik, żeby nie zsunęło go na chodnik. Wóz ruszał, jechał, Dominik szedł obok samochodu, pchał. I jakby nie szło nam nic wolniej niż reszcie samochodów. Aczkolwiek doszliśmy do pewnego momentu w mieście, gdzie było pod górkę i tam już był całkiem koniec. No i tam nie chcieliśmy robić niepotrzebnego korka, więc się zahaczyliśmy i dalej podążaliśmy na holu, tak jak Pan Bóg przykazał, żeby nie dalej nie spowolniać ruchu. No. Ogólnie to stoimy na Kieleckiej, bo jest tak ślisko na drogach, że spajderek nie potrafi podjechać pod Kielecką. Nie no, ogólnie jest dobrze. Nie kombinuj. Dojechaliśmy w sumie już prawie na miejsce. Popatrz, panie, tyle kilometrów, kurczę, blade po lodzie. Dawaj, podwójną linę, żeby była podwójna długość. O kurde. Najważniejsza rzecz, że już w sumie opanowaliśmy, nauczyliśmy się rozkładać i składać dach. Co nie? Co tak na pierwszy moment w salonie nie było zbyt łatwe. No dobra. I teraz tak. Teraz obstawiam. Nie, to nie. Mi się wydaje, że otwieram bagażnik, że się właśnie teraz tu jakąś dźwignię zwalniam po tej stronie. To zostawiasz. Aha, odpiąć szybę. Tak. I to zaczynam od otwarcia drzwi. Aha, rozumiem, z rurki. No i to się składa ładnie. W jakiś sposób. Musimy to też opanować. I się wkłada do tego... Tak. No dobra. Teraz trzeba zwolnić. Się na razie trzyma, tak? Tak, trzyma się. No dobra. Jakoś go... I po prostu chyba sobie to musimy teraz jakoś to zwijać ładnie, nie? Aha, a może... Jest problemik. A może odwrotnie, czy niekoniecznie? Teraz czekaj. Tutaj to wystaje w tą. Mi to tutaj tak jakby to... Czekaj. Pokaż mi, Daniel. No jakoś tak go tutaj po prostu, o. No. Teraz to tutaj, powiedziałbym byle jak. No. Czekaj. No ja innej możliwości nie widzę. Tu? Tak. Kurde. Na filmie oni są zajebiście mądrzy. Kurde. Tak, i to potem jeszcze z Dominikiem może będzie okazja. Rozłożyć i pokazać, jak to się właśnie robiło, musimy to pokazać. Od ogółu do szczegółu. No mało kto wierzył, że Porsche kiedykolwiek włoży silnik od GT3 do 718, bo wszyscy marketingowo twierdzili, że to będzie zabranie klientów 11 w stronę 718, bo wszyscy będą wierzyli, że ten samochód będzie się prowadził lepiej z uwagi na to, że ma silnik ułożony centralnie. Tu ma wloty na chłodzenie silnika. Tak, tutaj wloty do tutaj silnika. Tutaj ma wlot do zasysu, do przepustnicy. I to bardzo słychać, kiedy jedziemy w samochodzie, to co jechaliśmy we wnętrzu i mówiliśmy to, co słyszymy za plecami, to tutaj to bardzo słychać. Silnik jest gdzieś tutaj w tym miejscu i nie da się go zobaczyć ani stąd, ani z bagażnika, ani z żadnego innego miejsca, tylko i wyłącznie Prawdopodobnie jak się ściągnie pokrywy od dołu, to widać go od dołu i to jest najłatwiejszy sposób, żeby go zobaczyć. No ale to Cayman ogólnie, Boxster pierwszy, tak po prostu mają samochody z centralnie umieszczonym silnikiem, tak mają, że jednak tego silnika tam z tyłu nie widać, ale te wszystkie karbonowe dodatki, wszystko, popatrzcie, udało nam się już pobrudzić samochód, że mamy piaseczek tam, który już nie da się wyciągnąć, a samochód jest kompletnie nowy. Samochód jest w pakiecie, już tutaj pokazuję, jak to jest ładnie napisane. Na zagłówkach jest napisane tutaj na listwie karbonowe pakiet Weissach. Kosztował jedyne, dodatkowo... Pakiet Weissach około 80 tysięcy. Dodatkowo. Za karbony, za końcówki wydechów na kształt tam Porsche 935 RSR. One ładne właśnie wyglądają, bo jak pokazałem tam w przebitce, normalnie 718 ma wydech na środku, taki podwójny, nie do końca może ładny nawet, no a ten tutaj wygląda naprawdę dobrze. Poza tym z której strony nie popatrzymy na ten samochód, czy patrzymy na niego z tyłu, czy patrzymy na niego z przodu, jest piękny. No w Weissach to tutaj było dużo karbon, tutaj jest taki dodatek karbonowy, który jest za pośrednictwem tego, że jest w Weissach. Tutaj mamy te wloty do silnika po obu stronach z karbonu. Mamy zagłówki z karbonu. Mamy tutaj takie wzmocnienie z karbonu. Wy już mamy naklejeczki. Możecie komentować i oceniać w komentarzach oczywiście. Czy ładnie to zaprojektowaliśmy. Nam się podoba. Jeszcze jest z przodu, ja pokażę szybko. Wloty z karbonu, lusterka z karbonu i maska z karbonu i to się wszystko tyczyło tego pakietu. Patrzcie, jak nam siadło ładnie na klejeczkach. Tak jak powiedziałem, ten napis
pasuje zawsze i wszędzie i wszędzie wygląda dobrze. Akurat ten czarny siadł idealnie. Kleiłeś sam. Co? Tutaj, tak, tutaj nasz pomocnik klejący nasze naklejki. A ja bym jeszcze wrócił tutaj do generalki tego. Bo to, że Porsche wrzuciło silnik GT3 do 718 i powstał GT4 RS, czyli Cayman z tą całą torową tam specyfiką, to przeszło, okej, wszyscy chętnie się rzucili na ten samochód, ale jeszcze podejrzewać, że Porsche wrzuci to coś do kabrioleta i stworzy torowego kabrioleta z silnikiem GT3 lżejszego o 70 kg niż GT3 RS. Wóz, który ma wszystkie te torowe smaczki, o których opowiemy, ale jednocześnie jest kabrioletem, który normalnie na ten tor nie byłby pierwszym wyborem. Więc taki chyba moim zdaniem największy absurd marketingowy Porsche, jaki do tej pory Porsche wymyśliło. Tak moim zdaniem. Jeden z największych, najbardziej szalonych pomysłów, jak wydać prawie 1 000 000 zł za samochód, który tak naprawdę nie wiadomo do czego jest. Tak, nie wiadomo do czego szalony jest. Szalony do potęgi. Ale ta ekscentryczność właśnie mnie tutaj powiodła w tym kierunku. Poza tym kolor tego samochodu też nieprzypadkowy. Tutaj będzie pasował do drugiego samochodu, który cały czas w trakcie gdzieś tam jest rewitalizacji. I trzeciego samochodu. Trzeci samochód jest w kolorze żółtym? A trzeci, duży samochód, tak? No to tu akurat wszystkie tak, mają, tak. Wszystkie mają podobny odcień, wszystkie mają podobne grafitowe dodatki. I no, to tak. Wszystkie są w kolorze żółtym. Ten samochód, ja mogę powiedzieć ze swojej oceny, że wsiadając tutaj do samochodu czujecie się po prostu jak wklejeni do niego. Nie ma tu zbyt wielu możliwości regulacji, ponieważ fotel suwa się tył, przód, aczkolwiek też unosi się góra, dół, czyli możemy go normalnie podnieść. Kierownica jest regulowana oczywiście w każdej płaszczyźnie, ale jak wsiądziecie już do tego samochodu, jesteście wklejeni do niego. No i macie wrażenie takiego mega precyzyjnego prowadzenia. To samo tyczy się na przykład motocykli, kiedy ubierzecie kombinezon. Jeżeli ktokolwiek jeździł na motocyklu typu ścigacz, sportowy motocyklu, dokładnie wie o czym mówię. Jeżeli zakładamy kombinezon, motor dostaje takie plus 10 koni do mocy i dwa razy lepiej jeździmy. Tak po prostu jak gdyby lepiej go czujemy. A jeżeli chodzi o motosport, Maćku, proszę bardzo, powiedz nam, co tutaj w tym samochodzie jest kluczowe. Kluczowe? Porsche nie ma chyba czegoś takiego, że coś jest kluczowe. Tu jest masa fajnych drobinek, które wszystkie razem później dają Ci jakiś efekt lepszego prowadzenia, lepszych czasów na torze, tudzież lepszą dzielność na zakrętach. Patrząc od przodu, nawiązując do niektórych komentarzy na TikToku, że tutaj jest mnóstwo plastikowego, niepotrzebnego festyniarskiego sprzętu. A prawda jest moim zdaniem trochę inna, bo jak ktoś zna markę Porsche, to wie, że akurat oni w dywizji tak zwanej GT, czyli samochody, które mają w nazwie GT lub RS, to są samochody projektowane w innym biurze projektowym i tam wszystkie szczegóły są na korzyść kierowania tym wozem, nie na pokaz. Czyli na przykład, tu mamy takie ciekawe rozwiązanie. Mając chłodnice wszystkie tutaj umieszczone za tymi kratkami, za tą kratką, za tamtą kratką, tam jest taka miska za tym całym zderzakiem, która to całe powietrze, które tu wlatuje, odwraca i wypluwa w tym kierunku. Tu później mamy różnicę taką wysokości, to trzeba by z tej strony pokazać, że jak powietrze leci, jest podbita ta struga tutaj trochę wyżej, jest ta różnica poziomów, taka tutaj, która powoduje, że tu jest strefa niskiego ciśnienia. I to powietrze jest zasysane przez to pędzące i podbite i wyciągane. Co zresztą widzieliśmy razem, jak naleciało trochę śniegu, jak jechaliśmy razem na chłodnicę, to tutaj szły niezłe strugi pary wodnej, nie? Wprost na szybę i było widać, że to wszystko jest wyciągane i leci, nie? A to były małe prędkości i to już działało. Dalej idąc, tu mamy taką fajną rynnę, której próżno szukać w innych samochodach, nie? Ona jest wysoka bardzo. Jak patrzymy tutaj, nie wiem czy kamera to tak ładnie odda, ale to jest około 5 cm, może nawet więcej w wysokości pomiędzy maską a błotnikiem i to jest takie bardzo mocno kanciaste, normalnie w 911 jest to mega takie okrągłe. Tak, a tu dzielność torowa wydaje się niepotrzebna i tak jest tutaj na pierwszym miejscu, więc to powietrze jest tutaj zbierane, żeby nie uciekało na zewnątrz. Raczej po to, po pierwsze, żeby je tutaj zebrać, żeby ono trafiło w te dukty, o których powiemy, a po drugie, żeby ono szło sobie na przednią szybę i powodowało zwyczajnie docisk aero. Należy jasno powiedzieć, że
przednia szyba, ona jest takim spoilerem w samochodzie, który po prostu dociska ten samochód w tej części, w której ona jest. No. I im więcej tego powietrza zbierzesz, ono ci nie ucieknie na boki, jak na każdym normalnym samochodzie. Trochę je tutaj zbierzemy do środka, to ta przednia szyba też wygeneruje nam jakiś docisk aero, który pewnie jest przeliczony przez Porsche. Te dukty, tak, to można spotkać na Allegro i w różnych sklepach internetowych, żeby sobie to włożyć na maskę i wyglądać bardziej jazzy, ale podniesiemy machę i pokażemy, że tutaj znowuż nie ma żadnego fejku. To przy okazji, jak otworzysz bagażnik, to zobaczmy, jaką on ma pojemność. Ponieważ bagażnik w tym samochodzie z przodu i z tyłu, i naprawdę można tutaj do tego bagażnika sporo zmieścić. Bez najmniejszego problemu. Każda torba powinna tutaj się zmieścić. A co my tutaj Racing mamy? Porsche, dzień dobry. Czyli da się. Spałem tutaj, tak mi się to auto podobało, że... Postanowiłeś tu zostać. Fotele były trochę za bardzo niewygodne, ale w bagażniku było całkiem dobrze. I wygląda na to teraz, że cała komora i wszystko jest mega sztywne, że nie wisi to po prostu przez przypadek w powietrzu. Bagażnik moim zdaniem jest całkiem pojemny. Tu są podstawowe narzędzia od Porsche, hak, jakieś tam wkrętaczki, klucze. Używane było. Pamiętasz? Tak, używane. Tak. I w niektórych samochodach jest nieużywane nigdy w życiu. Tutaj zostało użyte od razu w pierwszym dniu. Kolejna 12 minut po odbiorze. Kolejna rzecz nie na pokaz. Działa i jak widzimy można holować Porsche. A też taki tak. Fun fact, że jeżeli chcemy odkręcić koła z tego Porsche, to trzeba, żeby znaleźć adapter do klucza, żeby odkręcić te koła, trzeba zdjąć tą uszczelkę, te uszczelki odwrotów, te związki, zdjąć ten cały plastik i ona jest tutaj gdzieś ukryta, dopiero w kieszonce. I musimy nadmienić, że żeby odkręcić, czy dokręcić bardziej koło, potrzebujemy klucz dynamotryczny o uciągu. Potrzebujemy 600 N. 600 Nm do tego, żeby dokręcić centralną śrubę, która znajduje się w tym miejscu, no bo jak widzicie, tutaj nie ma tych śrub jak w normalnym samochodzie dookoła. Macie, tu mamy te dukty, które są doszczelnione tutaj uszczelkami z maską i one wiodą też znowu, to jest jeden z niewielu samochodów na planecie. Ja osobiście znam chyba z seryjnych samochodów tylko Porsche GT3 najnowsze, 992 GT3 RS, ten wóz i GT4 RS. To są jedyne samochody, moim zdaniem, które prowadzą powietrze dokładnie tak samo jak w prawdziwym motorsporcie, czyli do środka tarczy. Czyli nie taki nawiew po prostu do nadkoli, tylko takim airduktem do środka tarczy i ta tarcza zasysa nam od środka to powietrze, czyli od strony piasty. Oczywiście mówimy o tarczach hamulcowych. Tak, czyli od tamtej strony tutaj do środka piasty, tak żeby tarcza sobie tymi kanałami od wewnątrz zasysała to powietrze. Zaciski sześciotłukowe, mieliśmy okazję poczuć, że samochód hamuje fenomenalnie. Dodatkowo tutaj te wyloty powietrza też nie są fejkowe, nie są tylko one, i wyłącznie tak, na ozdobę. One to co napompujemy tutaj w teorii zostanie rozgrzane przez tarczę i zostanie wyciągnięte między innymi tędy troszkę i troszkę tutaj tym podcięciem, które też pozwala na uwalnianie się ciśnienia. Automatycznie tutaj splitter, który jest tutaj w zderzaku, zasysa to powietrze, prowadzi po krawędzi koła i automatycznie, kiedy ruszacie kołem lewo-prawo, to podcięcie w błotniku pozwala wyciągnąć nam powietrze. No, wszystkie rzeczy tutaj... Tak, natomiast to jest w ogóle ciekawostka. Tutaj widzisz, pod jakim kątem jest ta powierzchnia i to powietrze, które przeleciało tutaj częściowo przez tą chłodnicę, częściowo tędy, ono jest wybijane pod tym kątem. Także jak lecisz na torze dużą prędkością i masz skręcone koło, to żeby to koło wychylone nie powodowało zbytniego oporu powietrza, tą strugę kieruje jeszcze dalej na zewnątrz samochodu. I tak tutaj te przez niektóre kwestyniarskie rzeczy no jednak są w jakimś tam dzielnym celu, żeby samochód potrafił jechać szybciej niż bez tego. Tutaj natomiast tylna część nadwozia, jak mamy złożony dach, złożony czy rozłożony, też te wszystkie przetłoczenia też są potrzebne do tego, żeby prowadzić to powietrze przepychane z przodu na tylną część nadwozia. Tutaj akurat też powietrze ma za zadanie dociskać tył pojazdu, jak jedziemy. Tutaj ten deck tail, czyli ten spoiler, wybija to powietrze do góry i w tym momencie jest tutaj największy docisk, jeżeli chodzi o tył pojazdu. Im szybciej jedziemy, tym bardziej dociska. Bo im mniej zawirowań,
tym mniejszy opór. I na przykład w konkurencji do GT4 RS, który jest takim samochodem referencyjnym trochę do niego, bo to uznajemy jako taki GT4 RS, ale bez dachu. GT4 RS ma trochę większy splitter z przodu, bardziej wysunięty i ma tutaj taką płetwę, dużo większy spoiler, więc Porsche tłumaczy, że żeby wyrównać balans docisku aero, tutaj już nie ma dużego spoilera, tylko jest taki tak zwany ducktail, ale i tak chyba największy, jaki widziałem w jakimkolwiek aucie. No to jest mega strasznie to duże, czyli to, tutaj to podcięcie, czyli ta miska, która tutaj się robi w tym, tutaj zabierająca powietrze, jest tak duża, nie wiem, czy to kamera oddaje, ale on jest strasznie głęboki i strasznie taki mocno wystający natomiast, do góry. Tak, natomiast przedni splitter jest trochę krótszy niż w GT4 RS, też po to, żeby ten samochód był bardziej użyteczny na co dzień i zjeżdżając gdzieś, wjeżdżając do hali garażowej, czy podjeżdżając pod próg zwalniający, żebyś miał mniejszą szansę kolizji z czymś, na co najeżdżasz. Poza tym tutaj mamy ten przycisk automatyczny, który unosi nam samochód do góry, także tutaj pod tym względem można użytkować ten samochód całkowicie normalnie, naturalnie w mieście. Patrząc z boku, rzeczywiście możemy powrócić może jeszcze na chwilę do hamulcy. Z tego, co pamiętam, tu jest chyba tarcza hamulcowa o wielkości 42 cm i nie wiem, czy jest jakiś inny samochód w tej klasie wagowej, do którego ktoś zamontował takie hamulce. Śmiem twierdzić, że może nie ma konkurencji w tej klasie wagowej, czyli około 1380 kg, żeby był tak wielki hamulec. To teraz nasuwa się pytanie, dlaczego nie ceramika? Dlaczego nie ceramika? Tak jak mi Daniel z Porsche powiedział, większość klientów, którzy kupują samochody typu RS, GT3, nie zamawia ceramiki, bo jadąc na tor i chcąc to auto pokarać trochę zgodnie z tym, co fabryka pozwala, ta ceramika może się przegrzać, może troszeczkę popękać. Ona w jeździe drogowej sprawdza się świetnie, ale zmęczona do granic na torze, ta tarcza stalowa w teorii przetrwa nam dłużej, a co najważniejsze, jeżeli dostanie jakiś defektów, będzie kosztować pewnie 4-5 razy mniej w wymianie. Więc jakaś wizyta na torze wyścigowym, jeżeli miałaby kosztować wymianę ceramiki na poziomie 60 tysięcy, no nie każdy jest w stanie to zaakceptować. No. Jeszcze mamy ten spliterek. Tak, tak. I tu jest... Splitter też nie jest przypadkowy. Ta dziura, pokazując ręką, to jest to jak na cywilny samochód, nie przeznaczony stricte na tor jako kabriolet, to mamy tu do czynienia naprawdę z wyjątkowo dużym splitterem. Dziura tutaj na środku. Który ma szansę po prostu trochę działać. No. Jeżeli byśmy mieli z przodu ten wielki wiatrak i puszczony dym. Przepraszam, dyfuzorem. No. Dyfuzorem, tak. Tylny spoiler to dyfuzor, żeby nie było. Gdybyśmy mieli puszczony ten dym taki z przodu i z wielkim wiatrakiem, to co jest w tunelu aerodynamicznym, to byście zobaczyli dokładnie, o czym mówimy. Bo tutaj naprawdę to powietrze w tym samochodzie wędruje w określonym kierunku. To nie jest przypadkowa sytuacja, że po prostu te rzeczy są. I może coś zadziała, a może to jest po prostu tylko ładne. Tylko to oprócz tego, że jest ładne, to wszystko pracuje i to wszystko działa. Dach, jak widzieliście już na początku filmu, jest tutaj w tym miejscu. Ja uważam, że jest to jedna z trudniejszych rzeczy w tym samochodzie. No, chyba najtrudniejsza. Jak się już człowiek nauczy, jest ok, ale ktoś, kto pierwszy raz będzie miał z tym do czynienia, no naprawdę nie jest łatwo. Procedurę zaczynamy. Procedurę zaczynamy od załatwienia sobie osoby do pomocy. Pomocnika, tak. Samemu bardzo ciężko takie coś zrobić. Ja myślę, że nawet w ekstremalnych warunkach nie wiem, czy by się to dało, żeby sobie nie poniszczyć lub gdzieś uszkodzić jakieś karbony czy cokolwiek dookoła, no bo niestety ten dach jest miękki, on się rusza, potrzebujemy go rozwinąć, potrzebujemy go pospinać z lewej, z prawej strony, no nie jest to łatwe. Tak więc możemy startować. Procedura powoli rozkładania dachu. Trzymaj za wszystko. Porsche Spyder RS. Chociażby samo to, że musimy właśnie odpiąć wajchę, która jest tutaj na środku. O, wpasować tutaj dach w przednią część. Zapiąć potem tę klamrę. Uwierzcie mi, że jest to naprawdę ciężko. Ja to odpinałem, zapinałem siedząc w aucie i... O. W tym momencie na szczęście już mamy tą przednią część, czyli dobra. Tutaj... Trzymasz tą żeby zblokowaną tutaj na sztywno i dlatego też możemy sobie rozwijać. I teraz widzisz ten bolec? No. Widzisz bolec? No dobra. Powolutku bolec. Ale zobaczcie. O, trafia tam, gdzie ma. Okej.
teraz odpinamy. Poczekajcie, bo ja może tutaj pokażę, że tutaj jest rusztowanie całego tego, końcówka tego dachu i tutaj jest miejsce, to, które musimy trafić po prostu w te dziury z jednej i z drugiej strony. I to jest następne miejsce, gdzie samemu może być ciężko. I teraz w momencie, kiedy już mamy to spięte, wysuwamy końcóweczki. Teraz i to jest, ciekawa historia. Tutaj akurat domino, właśnie domino, to musisz do tyłu, pociągnąć to do tyłu i wysunąć. O. Tak. I tutaj z tym jest bardzo ciekawa sytuacja, bo kładziesz jak robicie sobie to pierwszy raz, to nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie jest to takie logiczne, że odpinając to z dachu, wpinacie to właśnie tutaj w to miejsce. Tylko Dominik, to gdzieś tam wisi, zobacz, i potem jest ciężko. Patrz, bierzesz to do ręki, to. I to tutaj z powrotem wpinasz, żeby ci nie majtało się byle gdzie. O, ale to musisz trzymać, chłopie, ręką. O, tak. O, no dobra. I teraz to tutaj przekładamy. Teraz to... Ja tutaj mam haczyk, który jest... Tak, to. Teraz ja zahaczam. Czekaj. Tam linkę zahaczamy z jednej strony. Tak, teraz tu zahaczamy z drugiej. Z drugiej strony. I dźwignią naciągamy dach. On się automatycznie tutaj opina na tym rusztowaniu i naciąga tą część spodnią od dachu, ten spód od dachu i w tym momencie zostaje nam wpiąć szybę. Tak, teraz pomocnik lub pomocnica potrzebuje nam podać szybę. Szyba, która jest tutaj w torbie, w bagażniku, którą też zawsze musimy ładnie poskładać, żeby też chciała się zmieścić do tej torebki. No tak jak widzicie, procedura nie jest łatwa. My robimy tu już tą procedurę któryś raz z kolei, już mniej więcej wiadomo, jak to działa, ale ktoś jakby dostał taki samochód, bez wytłumaczenia, jak to zrobić, myślę, że nie ma szans. O, powoli. Czekaj, Dominik, tutaj, na pionowo, zatrzaśniemy sobie szybkę. Przykładamy szybkę, trzy zaczaski. To sobie cały czas trzymamy w powietrzu. Tak, bo tu jest końcówka, którą możemy podrapać samochód, bo jest to też twarde. I tutaj teraz wkładamy tutaj sobie teraz końcóweczkę. Końcóweczkę wkładamy sobie do. Do tutaj tej dziurki, która do jest. Do tej dziurki, do mnie. To trzeba trochę naciągnąć. A tutaj mamy plastik, który zaczepiamy za rurkę. I teraz powoli, Dominik, zamykasz. Zamykamy klapę. Tak. I bierzemy końcówki. Najpierw to, Dominik. Otwieramy klipsiki, pociągając tylko za te czerwone wstążki. Zapinamy z jednej. Zahaczamy z drugiej i po prostu ręcznie dociskamy, zapinamy, mamy napięty dach, złożony, jest włożona szyba, dolna część jest naciągnięta, górna część naciągnięta, spięte tutaj, spięte tam, sprawa załatwiona. I teraz linia wozu z boku. Ten samochód wygląda pięknie ze złożonym dachem i z rozłożonym dachem. Tutaj troszeczkę wygląda to jak namiot, gdzie ma wbite śledzie, po prostu jest to tak naciągnięte, bo tu jest po prostu miejsce. Więc to tak cały czas jest, z jednej i z drugiej strony, czyli tak jak się namioty dopycha śledziami, no to tak to wygląda, więc z rozłożonym i ze złożonym dachem samochód wygląda pięknie. Tak. Ja myślę, że nawet tutaj teraz w momencie, kiedy jest to tak ułożone, to powietrze, które też tutaj wędruje, jedno, że wędruje tutaj, to drugie, że tamtędy też gdzieś coś przelatuje i tam generuje jakiś też docisk, gdzieś pewnie tutaj mijając się w tym miejscu, wylatując tak, to nie jest przez przypadek. No, ja myślę tak, że to powietrze, które tutaj leci, jest zmierzone, żeby pomagało nam później na tym tylnym spoilerze jakoś. Czyli co? Jest pan zadowolony? Ogólnie tak, bo ten wóz tak naprawdę ma taką konstrukcję, że różne przedmioty w życiu można sobie kupić inwestycyjnie, ale niektóre z nich to mogą być na przykład samochody. No właśnie, do tego chciałem zadać pytanie, do tego chciałem przejść teraz na koniec naszego odcinka. Czy to mądry pomysł kupić taki samochód i czy w ogóle jest sens kupować taki samochód, oprócz spełnienia sobie marzeń, oprócz fajnej jazdy, oprócz tego, że mi się podoba, oprócz tego, że na 100% bardzo dobrze jeździ, to też jest tutaj w zakupie takiego samochodu jak gdyby drugie dno, pomysł. W autach, które są limitowane, które są rzadkie, które znając rynek, ja na przykład uważam, że niektóre wozy są super pożądane, I zamówienie ich w fabryce jest bardzo trudne, one są limitowane, trzeba wiedzieć odpowiedni moment, kiedy te samochody można zamawiać, później czasami jak już one są znane, to już ten moment najczęściej minął i to już jest koniec możliwości zamawiania, to one później kolekcjonersko potrafią zadziałać w taki sposób, że będą warte więcej niż cena katalogowa już w momencie odbioru z salonu.
Ja o tych samochodach przeczytałem naprawdę, naprawdę dużo i wierzę, że na przykład patrząc teraz na tą sytuację obecną, tych samochodów w Europie jest tak mało, chyba jeden lub dwa na Europę całą i one już mają wartość o wiele wyższą niż cena katalogowa, żądaną przez ludzi, którzy już zdecydowali się te samochody sprzedać. Więc ja natomiast myślę, że on jeszcze ileś miesięcy czy lat będzie potrafił tą wartość bić do góry, ponieważ to jest ostatni model 718 z silnikiem benzynowym. One później będą elektryczne, więc tym bardziej koniec produkcji modelu i to w takiej typowej wersji według mnie powoduje, że ten wóz kolekcjonersko będzie po prostu dobrą inwestycją. Tak więc słuchajcie, samochód w szybkim skrócie w tym momencie i już po wyjechaniu z salonu po zakupie jest więcej wart niż kosztował cennikowo w sklepie. Tak. Ceny zaczynające tych samochodów, bo wczoraj jeszcze sprawdziliśmy dokładnie, od 806 tysięcy złotych za podstawową jak gdyby wersję Spydera RS. Wersja ta, którą tutaj widzimy, z tym pakietem Weissacha. Z podnoszeniem przodu, z premium audio, z Alcantarą, z tymi kutymi kołami. To kwota 920 tysięcy złotych. Tak. W tym momencie, jeżeli byśmy chcieli znaleźć taki samochód gdzieś tam na mobile czy gdzieś, automatycznie sprowadzając go do Polski, płacąc akcyzę, cokolwiek, jest już to 200 ponad tysięcy do ceny. Pokażemy na ekranie. Bardzo łatwo będzie to właśnie. Zaraz gramy ekran właśnie mój. Teraz zobaczcie dokładnie, jak to wygląda. Czyli już do tej ceny 920 tysięcy plus 200 parę tysięcy złotych. W normalnych samochodach, w niektórych samochodach jest dużo w środku zamszu lub alkantary. To są materiały zbliżone, ciężko je nawet odróżnić z wyglądu. Ale w Porsche, czy to jest tylko taki zamiar, żeby to wyglądało, miał taki sznyt wyścigowo-rajdowy, to właśnie powiem, że raczej nie tylko. Na przykład na tapiterkę się robi z zamszu lub alkantary po to, żeby nie odbijało się w szybie kształty tej konsoli. Też dlatego się flokuje deski w samochodach rajdowych. Dokładnie, z tego samego powodu. Więc tu w Porsche to też gdzieś tam daje trochę więcej komfortu, że nic się na szybie nie odbija. Jeśli chodzi o kierownicę, to wiadomo, że to też wygląda fajnie, ale to przede wszystkim ma działać, bo w takim samochodzie zupełnie ok jest prawidłowo stosować rękawiczki do jazdy sportowej, takie na przykład jak w tym przypadku wykonane z aramidu i później taki materiał w kontakcie z tym zamszem bądź alkantarą, on się po prostu, można powiedzieć, wręcz klei do kierownicy i człowiek ma taką naprawdę pewność, że jest precyzja tego kierowania. Tutaj teraz trzeba też nakreślić widzom oczywiście, że podczas dużych prędkości, przy dużych obciążeniach ciężko kierować naprawdę samochodem. To nie jest takie kierowanie, które mamy normalnie na ulicy, gdzie nam tam pomaga wspomaganie i sobie tam jednym paluszkiem czy jedną ręką sobie tak kręcimy, tylko tutaj przy dużych prędkościach wchodzą w zakręty, takie naprawdę siły odśrodkowe działają i siła na kierownicę, że wyrywa kierownicę z rąk. Poza tym jadąc 200 na godzinę, wchodząc w zakręt, patrząc na te tarki, na różne rzeczy, które są na poboczu toru wyścigowego, tam grają rolę już centymetry, tam gdzie opona jedzie, między tym gdzie ona jedzie, a tam gdzie nie powinna jechać. I nawet małe uśliźnięcie, nie wiem, skóry na kierownicy może spowodować, że po prostu pojedziemy nie tam, gdzie trzeba, może nawet spowodujemy jakąś niebezpieczną sytuację. Więc przy kierowaniu samochodem w pewnym stylu, w pewnym miejscu, to naprawdę ma znaczenie. Waga tego wozu, to nie był temat dyskusji jeszcze. A tu warto powiedzieć, że z danych takich czysto empirycznych wynika, że to jest najlżejszy model Porsche, jaki w ogóle można zamówić w salonie Porsche. Lżejszy niż GT3 RS, lżejszy niż Cayman GT4 RS. Więc ten wóz prezentuje sobą coś między innymi wyjątkowego też w tej materii. No, nawet klameczki są wykonane z tekstyliów, żeby zaoszczędzić troszeczkę na wadze. Designersko do tego automatycznie pasują, ale pomimo tego, że w samochodzie jest bardzo dużo alkantary, która tak naprawdę na tej desce rozdzielczej przy tym wszystkim pewnie robi wagę, i tak waga w tym samochodzie została zachowana bardzo niska. No bo tu nie mamy udawanego karbonu, to nawet nie jest karbon lakierowany lakierem bezbarwnym, tylko to jest taki czysty, surowy karbon wszędzie we wnętrzu, więc tu się każda rzecz broni, że tu ktoś walczył o wagę, i o to, żeby było funkcjonalnie.
Tutaj też akurat mamy nawiązanie, jeżeli chodzi o te fotele. Fotele są zrobione na wzór foteli z Porsche 918 Spyder. To są rzekomo według Porsche dokładnie takie same fotele, po prostu z oznaczeniem na innym wyszytym, ale to są fotele, to jest dokładnie ten sam fotel, który był w Porsche 918, czyli no modelu za ileś milionów złotych. I to jest to. W tym momencie model całkowicie kolekcjonerski. Tak. One są w całości z karbonu, więc pozwalam sobie sądzić, że są super lekkie. Do tego jeszcze mają tutaj zamsz bądź alkantarę, więc ciężko się na nich poprzesuwać na zakrętach. Są perforowane, więc oddychają. Dobrze przemyślane jest to moim zdaniem. Jeżeli podobał Wam się to Porsche, podobał się ten odcinek, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.